Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Mam dzisiaj troszeczkę czasu i chciałem Wam pokazać kilka różnych sztabek, które mamy w swojej ofercie, które przechodzą przez nasz magazyn, żebyście mogli sobie zobaczyć i ocenić, jak to wygląda, to co mamy w tej chwili, żebyście sobie mogli porównać. Przede wszystkim pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, to kwestia nazwy 79 Element, Mennica 79 Element. Mennica to jest zasadniczo firma, która produkuje sztabki albo monety. I jakby ktoś miał wątpliwości, czy 79 Element to jest Mennica, no to proszę sobie zobaczyć 5-gramowe sztabki wyprodukowane przez naszą firmę, 1-gramowe, i teraz chyba już nikt nie będzie miał wątpliwości. Drugi temat, który jest jakże popularny ostatnimi czasy, zadawane są pytania, no jak tutaj sobie można poradzić w sytuacji, gdy jest wojna i zawierucha. Przecież nie będę z uncjowej sztabki, czy też z uncjowej monety odcinał nożykiem po kawałku złota, no to tutaj proszę bardzo, dla takich osób, które chcą survivalowo coś mieć takiego, no to mamy sztabeczkę 100 gramów, 100 razy 1 gram, rzecz bardzo fajna, można to normalnie rozrywać palcami, to jest dość miękkie, gdzieś ugina się. Tak, żeby żadnych narzędzi nie trzeba mieć. No. Super sprawa, bardzo pomysłowe. Ktoś, kto to wymyśli, to naprawdę pełen szacun. Dobrze, odłożymy sobie to. I też przy okazji łatwe do ukrycia. Taką rzecz po wyjęciu z opakowania można bardzo łatwo sobie schować. A taka kolejna rzecz z małych sztabek. To jest taka 2,5 grama, to jest turecka sztabka. A jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy Mennicę Polską. Rzecz bardzo przyjemna, 2-gramowa. To 2-gramówki są, 2-gramowe sztabeczki są bardzo popularne na prezent. Wszelkiego rodzaju chrzty, wesela, no to coś takiego. 1-gramowa to jest jednak bardzo skromna, 2 gramy dużo fajniejsze. Tutaj mamy sztabeczkę Pampu. Ta sztabka już ma swoje lata, kiedyś była zamówiona przez jednego z polskich dealerów specjalnie na polski rynek. Jeżeli ktoś coś lubi patriotycznego, no to właśnie coś takiego mogłoby mu spasować. Kolejna rzecz to są sztabki luzem. To są sztabki, które już kiedyś ktoś wyciągnął z opakowania, może po to, żeby je zweryfikować. O, takie właśnie miłe rzeczy. Fajnie są zrobione, mocno wypolerowane. Jest ten taki piękny połysk lustrzany. No, naprawdę obcowanie ze złotem ma w sobie ogromny urok. Jest jakieś takie piękno w tych sztabkach zawarte. Warto mieć chociaż kilka sztuk takich rzeczy. No i co tam dalej? Może weźmy znanego niemieckiego producenta, firma Hafner. Ta firma się bardzo mocno rozpycha łokciami na polskim rynku. Ostatnimi laty coraz bardziej popularna. Wysokiej jakości. Widać, że jakość produkcji jest tej powierzchni zbliżona do tego, co oferuje Brytania. Bardzo fajna rzecz. Też mogę polecić. Falkambi. Również popularna. Tu akurat w dwóch rodzajach. To jest sztabeczka 10-gramowa. A ta jest setka. Także jak widzicie, 100 gramów złota. Dość dużo pieniędzy i dość łatwo się chowa jednak w dłoniach.
No i teraz chyba zbliżamy się do rzeczy, które są najbardziej ciekawe. Czyli sztabki rosyjskie. To jest sztabka rosyjska. Ta sztabka pokazuje, jakim złoto jest materiałem nieroszczeniowym, że to nie jest roszczenie wobec kogoś innego. To nie jest obligacja rządu amerykańskiego, którą można zablokować. Rosjanie mają swoje rezerwy złota i po prostu mogą je wyeksportować. Są w pewien sposób odporni na sankcje. Także niestety wszyscy na pewno chcielibyśmy, żeby Rosja jak najszybciej poniosła porażkę w wojnie z Ukrainą, ale oni mają swoje zasoby, które cały czas im umożliwiają toczenie wojny przeciwko Ukrainie. O, mam też drugą sztukę. Bardzo fajna rzecz. No i jeszcze sztabeczka wybita z okazji powrotu złota do Polski. Wybita przez NBP. Ładne opakowanie, NBP certyfikacik. Możecie sobie zatrzymać klatkę i pooglądać. O tym powrocie złota do Polski mówiłem całkiem niedawno na kanale Wolskiego. No i to taka właśnie upamiętnienie tej sytuacji. Polska przez wiele lat nie miała na terenie kraju żadnych zapasów złota. W końcu trochę kupiła w Wielkiej Brytanii. Ale spróbujmy to wyciągnąć. O, teraz chyba poszło. Tak. Polska zakupiła w Wielkiej Brytanii pewne ilości złota, ale niestety nikomu się tego złota nie chciało ściągnąć do Polski. Uważano, że Anglia jest lepszym miejscem, żeby nasze rezerwy trzymać. No i to trochę było bez sensu, no bo jak się ma złoto w innym kraju, no to się go tak naprawdę nie ma pod swoją kontrolą i to jest właśnie to roszczenie, którego powinno się unikać. W każdym razie w końcu nie dość, że dokupiono więcej złota, to jeszcze go ściągnięto do Polski i to prawdopodobnie właśnie z tego kruszcu jest wykonana ta piękna sztabeczka. No super sprawa, bardzo staranne wykonanie, typowe dla polskiej mennicy. I to tyle. Wszystko z mojej strony. Dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Zapraszam na stronę 79 Element. Można sobie dokonać różnych zakupów. Można też nam coś sprzedać w serwisie złotagotówka.pl. Zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.